Naszą rozmowę prowadzimy przy okazji zakończonego już sparingowego spotkania z czwartoligową Polonią Poraj. Zwycięskie spotkanie dla rekordzistów 2-0, ale nie o tym, trenerze, bo do ligi zostały już de facto godziny. Jakby trener ocenił te nieco ponad 2 miesiące przygotowań do rundy wiosennej? Myślę, że pozytywnie. Cały okres przygotowawczy jakby przebiegał bez zakłóceń. To co zaplanowałem, to co wspólnie zaplanowaliśmy ze sztabem, to myślę, że w większości, czy prawie wszystko zrobiliśmy. Trenowaliśmy na dobrych obiektach, dobrze przygotowanych boiskach, nie było problemu. Także podczas obozu wszystko to, co chcieliśmy zrobić w ten tydzień obozowy, też udało się zrobić. Zagraliśmy 11 sparingów, które gdzieś tam dużo odpowiedzi na wiele pytań dotyczących składu na pierwszy mecz i naszego grania, sposobu grania. Dużo gdzieś tam odpowiedzi dostałem po tych sparingach. Więc no myślę, że ten okres przygotowawczy można podsumować pozytywnie bardzo. Nie mogę nie zapytać w tej rozmowie o stan zdrowia zespołu przed meczem z rezerwami Górnika Zabrze. No właśnie, to też jest duży pozytyw okresu przygotowawczego, że poza jakimiś drobnymi przeziębieniami, drobnymi urazami nie było większych kontuzji. Wiadomo, że tam na parę dni wypadł Dawid Ogrodzki, wypadł Darek Grudzki, były jakieś przeziębienia, tak mówię, ale nie były to kontuzje na tyle poważne, które by wykluczyły zawodników na dłuższy czas. No, na ten moment Krzysiek Żertka jeszcze zmaga się z lekką kontuzją kolana. Poza tym wszyscy są do dyspozycji. Dawid Ogrodzki po chorobie dochodzi do siebie, są do dyspozycji. Myślę, że za tydzień na mecz z Górnikiem wszyscy będą na 100%. W kontekście wyników gier sparingowych, trochę pół żartem, pół serio przyznaję, ale powiedziałbym, że wrócił stary, dobry rekord. Seriami wygrywa, seriami przegrywa. No tak, pierwsze dwa sparingi wygrane, potem seria trzech meczów przegranych i bodajże, dobrze liczę, sześć zwycięstw na koniec. Nie wiem, czy to jest jakieś prawo serii, ale cieszę się, że w tych sparingach, praktycznie w każdym sparingu strzelaliśmy bramki, bo nie było sparingu, w którym byśmy bramki nie strzelili. Zagraliśmy też chyba cztery, bodajże, jak teraz dobrze pamiętam, cztery sparingi na zero z tyłu, bez straty bramki. Przeciwnicy byli różni od czwartej ligi po drugą ligę, więc też przegląd potencjału naszego na tle różnych przeciwników, myślę, że też dużo można było zobaczyć. No właśnie, o potencjale i personaliach. Nie ma już i nie będzie Damiana Hilbrychta, Konrada Kasolika, Adama Waliczka, czyli szansa dla młodzieży. No tak, trend jest taki w naszej szkole, w naszym klubie, że chłopaki, którzy chodzą do tej szkoły, wychowankowie, będą dostawać coraz więcej szans. No mam gdzieś tam ból głowy z tym, bo wiadomo, że chcemy grać młodymi ludźmi, natomiast oni też muszą na tą grę zasłużyć. To nie jest tak, że będziemy dawać do grania zawodników nieprzygotowanych na ten poziom. Oni muszą sobie to miejsce też wywalczyć, muszą wygrać rywalizację ze starszymi zawodnikami na swoich pozycjach, więc nie boimy się grać młodzieżowcami, będziemy na pewno na nich stawiać, ale tak mówię, muszą na to też sobie zapracować. Gdyby przyszło określić jednym zdaniem wiosenny cel biało-zielonych? Ja bym powiedział kilka takich celów, które ja jako trener, i myślę, że z drużyną będziemy o tym rozmawiać i rozmawiamy. Pierwszy cel to jest na pewno zająć jak najwyższe miejsce w tej lidze, bo po to się gra, żeby wygrywać i zajmować wysokie miejsca w tabeli. Drugi cel to jest taki, żeby zajść jak najdalej w Pucharze Polskim, bo wygraliśmy Puchar Polski na podokręgu Bielsko-Biała i chcemy jak najdalej zajść w tym pucharze, oby do samego finału. I trzeci cel to jest właśnie wprowadzać tych młodych ludzi, wychowanków naszej szkoły, coraz młodszych, do grania w pierwszej drużynie, do treningów też z pierwszą drużyną, coraz to młodszych zawodników, żeby oni czuli taką piłkę seniorską, już uczyli się tej piłki i to jest, myślę, taki trzeci cel na tą rundę.